Cześć, w dzisiejszym odcinku test iPhone'a 12 mini. O tym, że małych smartfonów na rynku jest naprawdę niewiele, opowiadałem już kilka razy, zawsze odczuwając wielki ból w mym wrażliwym serduszku. Natomiast dziś zajmuję się sprzętem, który jest ucieleśnieniem szansy na zmianę tego trendu. iPhone 12 mini zadebiutował jakiś czas temu wraz z pozostałymi jabłkowymi modelami, których zresztą w tym roku obrodziło ponad miarę. Opowiadałem o tym we fleszach. I zelektryzował tę część potencjalnych klientów, którzy cegłowatych telefonów nie cierpią. Tak, w zewnętrzu 12 mini absolutnie najważniejsza jest jedna jedyna cecha – gabaryty. Tylko 13 cm wysokości i niecałe 6,5 cm szerokości sprawiają, że urządzenie nie ma obecnie żadnej konkurencji w kategorii smartfonów poręcznych. Samsung Galaxy S10e, Xiaomi Mi 9 SE czy nawet iPhone SE 2020 są zauważalnie większe. Jak taki rozmiar wpływa na codzienne użytkowanie? Według mnie szalenie pozytywnie. Obsługa jedną dłonią jest bajecznie wygodna, nie ma problemu z sięgnięciem kciukiem wszędzie, gdzie trzeba, sprzętu nie czuć w kieszeni, a kiedy żonglowałem na mrozie kluczykami do samochodu, torbą z zakupami i choinka wie czym jeszcze, nigdy nie miałem wrażenia, że 12 mini może mi się wysmyknąć. Tak jak często zdarzało mi się to w przypadku telefonów dużych i ciężkich. Rzecz to znakomita i ja ją doceniam po stokroć. Jednocześnie zdaję sobie jednak sprawę z tego, że nie wszystkim będzie odpowiadał mniejszy ekran. To już kwestia osobistych preferencji. W aspekcie designu w drugiej kolejności, po gabarytach, w oczy rzuca się zupełnie płaski korpus dookoła konstrukcji oraz zupełnie płaskie tafle szkła z dwóch stron. One w oczywisty sposób nawiązują do stylistyki, która debiutowała wraz z iPhone'em 4 i przyznaję, w smartfonie tak kompaktowym sprawdzają się znakomicie. Dobrze wyglądają również niewielkie i równe ramki ekranu, nie ma żadnego większego podbródka, a kiepsko gigantyczne wcięcie w ekranie. Coś, od czego androidowcy zdążyli się już odzwyczaić. Zwracam na nie uwagę szczególnie, ponieważ we wszystkich tegorocznych iPhone'ach ono jest takiej samej wielkości. Co oznacza, że proporcjonalnie w przypadku mini wydaje się największe. Minimalistyczne plecki z charakterystycznym srebrnym logo też mają skazę. W postaci dużej, ale tylko trochę odstającej wyspy z aparatami. Ciekawostka, albo ja zdążyłem się do niej przyzwyczaić, albo to rozwiązanie nigdy nie było tak paskudne, jak mi się początkowo wydawało. Tutaj przeszkadza mi tylko umiarkowanie. Spostrzegawczy dostrzegą też, że szklane tafle są błyszczące, a korpus i przestrzeń dookoła obiektywów matowa, na odwrót niż w droższych modelach z dopiskiem Pro. Na plus należy z całą pewnością ocenić rozmieszczenie i sposób pracy klawiszy zasilania i głośności oraz mechanicznego suwaczka wyciszania, obecnego w iPhone'ach niezmiennie od czasów ostatnich dinozaurów i ostatnich sarzemów. Jest pełna wodoodporność, potwierdzona certyfikatem IP68, front to rzekomo najbardziej odporne na stłuczenia i pokryte skuteczną powłoką oleofobową szkło Ceramic Shield, a korpus jest aluminiowy. I przy okazji tafla z tyłu to Gorilla 6. I moja obserwacja jest taka, że ona jest znacznie bardziej odporna na zarysowanie niż przód urządzenia, co zresztą jest logiczne. Bardziej elastyczny, lepiej znoszący upadki materiał musi być jednocześnie mniej twardy. Zalecam nakleić folię zabezpieczającą. Nie inaczej niż zwykle, model można kupić w kilku kolorach, 5 jeśli liczyć dokładnie. Mój testowy granatowy egzemplarz jest, powiedziałbym, raczej niepozorny. Całościowo zaś iPhone 12 mini jest dokładnie tym, czym powinien być. Połączeniem rozpoznawalnego, wzbudzającego sentyment designu, poręczności i nowoczesnego podejścia. Doceniam wysiłek inżynierów Apple i to, że udało im się stworzyć tak udaną formę. Ekran, tak jak już zdążyłem wspomnieć, według dzisiejszych standardów jest po prostu mały. Ma 5,4 cala, proporcje 19,5:9 i niezawstydzającą rozdzielczość 1080x2340. Biednie brzmiące HD Plus z iPhone'a 11 zostało wreszcie uznane za niewystarczające. Przy gęstości na poziomie 476 pikseli na cal, ostrość wyświetlanego obrazu jest fenomenalna. Matryca jest przez Apple nieskromnie nazywana Super Retina XDR OLED. I najważniejszy w tej zbitce jest ostatni człon oraz to, czego brakuje. W kwestii drugiej brakuje jakiegoś fluid, czyli podwyższonej częstotliwości odświeżania. Ekrany we wszystkich nowych iPhone'ach operują w standardowych 60 Hz. Oleodowość oznacza z kolei oczywiście perfekcyjne czernie, perfekcyjne kąty widzenia i wsparcie dla treści w HDR10 oraz Dolby Vision. Kolory nie inaczej niż zwykle są zaś ustawione tak, żeby były jak najbardziej naturalne i tego zmienić się nie da. Jasność maksymalna jest dobra, a z bajerów jest filtr niebieskiego światła Night Shift, jest tryb ciemny z czarno-szarymi tłami i jest funkcja True Tone, która ma dbać o spójność barw w zależności od warunków, a według mnie po prostu je ociepla. Always on display, czyli wyświetlanego na zablokowanym telefonie zegara i powiadomień, Apple jeszcze nie wynalazło. I oczywiście nie ma diody powiadomień. Żeby podejrzeć ominięte zdarzenia, telefon należy wybudzić. Można to zrobić pojedynczym puknięciem. Sercem urządzenia jest Apple'owy 6-rdzeniowy układ A14 Bionic, wyprodukowany w 5-nanometrowym procesie, rozpędzający się maksymalnie do 3,1 GHz, z 4 GB RAMu i z równie Apple'ową grafiką. Wersje pamięciowe są 3, 64, 128 i 256 GB. I oczywiście pamięci nie da się rozbudować. Telefon jest dual SIM-em, ale pod warunkiem, że drugi numer macie na eSIM-ie, co w Polsce nadal jest możliwe tylko w jednej sieci, w Orange.
Jeśli chodzi o moce obliczeniowe, są znakomite. iPhone 12 mini jest jednym z najmocniejszych dostępnych obecnie telefonów i w rankingach wydajności niewiele urządzeń może się z nim ścigać. Tak samo jest też w życiu codziennym. Smartfon zasuwa zawsze i wszędzie, bez jakichkolwiek przycinek animacji czy zamyśleń. I biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z urządzeniami Apple, jest duża szansa, że tak będzie przez długi czas. Nie odnotowałem też mocnego nagrzewania się. 12 mini, jak to iPhony, pracuje na systemie iOS, obecnie w wersji 14.3 i jak to iPhony, będzie najpewniej aktualizowany przez wiele lat w przód. Od czasu, gdy ostatnio opowiadałem o tym systemie, pojawiły się w nim widżety. Wreszcie! W trzech rozmiarach. A ciekawostką jest to, że można je układać w stosy. To pozwala zaoszczędzić miejsce na pulpitach głównych, a to, który widżet będzie widoczny na górze, jest ustalany automatycznie przez telefon lub ręcznie przez użytkownika. Poszczególne elementy można dodawać przytrzymując dłużej palec w pustym miejscu na ekranie i klikając plusa w lewym górnym rogu. I oczywiście widżety znajdziecie też tak jak do tej pory na panelu Today po lewej. Panel po prawej jest zaś kolejną nowością. Biblioteka aplikacji działa w ten sposób, że smartfon po instalacji nowych programów automatycznie je sortuje i umieszcza w folderach z przypisanymi kategoriami. Mnie to jakoś specjalnie życia nie ułatwiło, szczególnie, że nie da się zmienić identyfikacji poszczególnych apek. Rozumiem jednak, że jeśli ktoś ma ich milion i nie umie się w nich odnaleźć, takie coś może być przydatne. Do nawigowania służą pełnoekranowe gesty i używanie ich na tak kompaktowym sprzęcie jest ultra wygodne. Panel z powiadomieniami ściąga się z góry po lewej stronie, a centrum sterowania z edytowalnymi włącznikami różnych funkcji po prawej. Część funkcji jest wywoływana dłuższym przyciśnięciem. Rozpoznawanie siły nacisku w tej generacji nie wróciło. Fajnym bajerkiem jest zaś rozpoznawanie dwu- i trzykrotnego puchnięcia w plecki. Można do nich przypisać dodatkowy skrót, na przykład wykonanie zrzutu ekranu. I to podoba mi się bardzo. Choć muszę przyznać, podobałoby mi się jeszcze bardziej, gdyby lista możliwych komend była znacznie dłuższa i zawierała na przykład włączenie latarki. Dostępne są płatności zbliżeniowe w systemie Apple Pay, wywoływane dwuklikiem w klawisz zasilania i potwierdzane kodem lub wizerunkiem twarzy. To jest zresztą jedyna metoda biometrycznego zabezpieczenia dostępu do smartfonu. Czytnika linii papilarnych nie ma i nie obrażałbym się jakoś specjalnie, bo Face Unlock działa szybko, bardzo sprawnie i bezpiecznie. Ale w czasach, gdy pysie trzeba zasłaniać maseczkami, nie jest to zawsze najbardziej praktyczne rozwiązanie. I zwracam uwagę, asystent głosowy Siri nadal nie mówi po polsku. Imponujące jest to, że do tak zgrabnego urządzonka udało się wepchnąć głośniki stereo. Niesymetryczne, czyli że ten na dolnej krawędzi jest nieco mocniejszy. Jeszcze bardziej imponujące jest to, jak grają. Naprawdę solidnie, z niskimi tonami, choć wypada odnotować, że nie tak wyraźnymi jak w dużo większym 12 Pro Max. Na duży plus jest również jakość dźwięku na słuchawkach. Pamiętajcie jednak, w pudełku żadnych nie znajdziecie, nie ma też gniazda mini jack ani żadnej przejściówki. Wszystko trzeba sobie dokupić. I pamiętajcie też, korektor ani nie działa globalnie, ani nie pozwala ręcznie dostosować barwy. A w temacie aparatów, z tyłu znajdziecie dwa 12-megapikselowe moduły. Główny ma przysłonę 1.6, optyczną stabilizację obrazu i autofokus dual pixel, szeroki kąt widzi zaś 120 stopni, ma niestety stały fokus i przysłonę 2.4. Lampa błyskowa jest podwójna, obiektywy są pokryte szkłem szafirowym i na tym kończą się ponadstandardowe bajery. Żadnych czujników, głębi, to w 3D, lidarów itd. nie ma. W temacie interfejsu aparatu. Od jakiegoś czasu się z nim polubiłem i brakuje mi w nim w zasadzie tylko jednego, trybu ręcznego. Wstyd, że nadal go nie ma. Po lewej znajdziecie włącznik zdjęć animowanych, zieloną kropeczkę oznaczającą, że aplikacja korzysta z rejestrowania obrazu, zobaczycie ją w każdym innym programie, który robi to samo, strzałeczkę pozwalającą wywołać dodatkowe opcje, w tym filtry, samowyzwalacz oraz kontrolery ekspozycji i proporcji zdjęć, a jeszcze niżej jest włącznik lampy błyskowej. Mniej więcej w tym miejscu, w odpowiednio ciemnych warunkach, pojawiają się przyciski pozwalające sterować trybem nocnym. On jest uruchamiany automatycznie, gdy jest potrzebny, działa w przypadku obu aparatów i pozwala suwaczkiem ustawić intensywność swego działania. Ręcznie wymusić się go nie da, ale na pocieszenie, rejestrowanie foty w jego przypadku jest podrasowywane superpłynną animacją. Przełącznik obiektywów jest po prawej, tutaj też są pozostałe tryby i powiedziałbym, że one są standardowe. Zwolnione tempo 240 klatek na sekundę Full HD, portret z rozmywaniem tła i panorama. Na pokładzie są też bajery wprowadzone w poprzednich generacjach, czyli jednoczesne zapisywanie obrazu z szerokiego kąta, gdy pstryka się fotoaparatem głównym i rozszerzone pole widzenia w poglądzie kadru, inteligentny HDR i Deep Fusion, o którym każdy przeciętny użytkownik powinien wiedzieć najwyżej tyle, że jest. A jeśli chodzi o jakość zdjęć, te zrobione aparatem głównym w słoneczny dzień wyglądają na pierwszy i drugi rzut oka bardzo dobrze. Świetna jest rozpiętość tonalna, kolory są odwzorowane poprawnie, fajnie podkręcony jest kontrast. W pełnym powiększeniu widać wyraźnie, że szczegółów mogłoby być więcej. Tu przewagę mają quad-bajerowe matryce konkurencji, ale Apple stara się nadrabiać wzmocnionym wyostrzaniem.
to się będzie podobać lub nie. Myślę jednak, że w mediach społecznościowych nikt nie będzie miał powodu do narzekania. Szeroki kąt świetnie dopasowuje barwy, kontrast i ekspozycję do aparatu głównego, ale rozpiętość tonalna bywa tu ciut słabsza, choć ciągle ponadprzeciętna, brawa dla świetnie działającego HDR-u. I oczywiście detali jest z oczywistych względów mniej, to zupełnie naturalne w przypadku tego typu modułu. Na plus zaliczam duże pole widzenia i skuteczną korekcję zniekształcenia kadru. Na wycieczkach, jak już będzie można na nie jeździć, sprawdzi się znakomicie. Po zmroku wypada zaś zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Ogólna jakość rejestrowanych fot jest bardzo dobra. Jest szczegółowo, jest jasno i nie ma problemów znanych z tegorocznych androidowych flagowców, czyli jakiś flar czy niebieskiego szumu. To, co podoba mi się zaś mniej, to odwzorowanie barw, szczególnie pomarańczowego koloru sodowych lamp. On nadal jest nienaturalnie odjaskrawiany. Oraz bardzo zachowawcze włączanie się trybu nocnego. Mógłby aktywować się w odpowiedzi na mniej ciemne warunki. Czasami na przykład fotografując rozświetlone latarniami miasto, smartfon pstryka foty w automacie, a dedykowany tryb ewidentnie wygląda lepiej. Całościowo jednak na pewno powodów do narzekań nie ma. iPhone 12 mini radzi sobie w nocy topowo, z małym wyjątkiem w postaci tego, co umie po zmroku szeroki kąt. Tutaj jest coś na granicy pomiędzy podle a znośnie. I jeszcze jedno ważne info dla wszystkich, których może to ciekawić. Tak, zdjęcia z iPhone'a 12 mini są identyczne jak te z iPhone'a 12. Aparat na froncie także ma 12 megapikseli, ma światło 2.4 i nie ma autofokusu, ale za to ma poszerzone pole widzenia i rejestruje głębie przy pomocy wszystkich magicznych czujników, które odpowiedzialne są także za rozpoznawanie twarzy w funkcji Face Unlock. Niezależnie od tego, którą opcję samopstrykania wybierzecie, rezultaty Was nie zawiodą. Selfiaki wyglądają naprawdę znakomicie. Są szczegółowe, mają świetne barwy, rewelacyjną rozpiętość tonalną i bardzo skutecznie rozpoznawane tło w trybie portretowym. W kwestii nagrywania wideo, 12 mini radzi sobie oczywiście z 4K, 60 klatka na sekundę, ale modnego w tym sezonie 8K nie ma. Ja się nie obrażam, ono w części androidowych flagowców jest i tak mocno na wyrost. Z bajerów jest za to rejestrowanie filmów w Dolby Vision z rozszerzonym stereo i wzmocnioną cyfrową stabilizacją, nazywaną kinową. I przyznaję, ona wygląda znakomicie. Zresztą, po prostu całościowo filmy wyglądają znakomicie. Mają mnóstwo detali, świetne kolory i rozpiętość tonalną równie dobrą co w przypadku zdjęć. W temacie łączności. Jest obsługa 5G, jest Wi-Fi 6, jest Bluetooth 5, nie ma rady FM, a NFC jest wykorzystywane przede wszystkim do płatności zbliżeniowych. I wypada podkreślić, oczywiście 12 mini fenomenalnie komunikuje się z innymi urządzeniami od Apple, czy to w kwestii kontynuacji niedokończonej pracy w jakiejś aplikacji, czy na poziomie wymiany danych, np. przez AirDrop. No i przez telefon da się rozmawiać. Bardzo wygodnie zresztą. Rozmiar w żaden sposób nie wpływa na zasięg. Bateria iPhone'a 12 mini ma 2227 mAh i w smartfonie tu i teraz brzmi to żałośnie skromnie. Czasy pracy na szczęście nie są aż tak złe. Świetna optymalizacja Apple robi swoje, ale ktoś często sięgający po telefon nie powinien się tak czy siak spodziewać więcej niż jednego dnia bez karmienia prądem. Mini da się rozładować szybciej, ale trzeba się postarać. Jeśli zaś jabłkowy maluszek nie będzie przez Was mocno męczony, trzeba go będzie naładować w połowie drugiego dnia. Ultra żałosne jest z kolei to, że w pudełku nie znajdziecie ładowarki. Jest tylko kabel USB, rzekomo ze względów ekologicznych. Ale pamiętajcie, drogie dziadki, jeśli gigantyczna korporacja przekonuje Was, że robi coś z altruizmu, po prostu jej nie wierzcie. Apple oszczędza w ten sposób gigantyczne pieniądze, zarabia dodatkowe na sprzedaży akcesoriów i wydaje dużo mniej na transport i koszty magazynowania. Taka to troska o planetę, palcem na wodzie pisana. A ładowarkę dokupić polecam, bo przesiadając się ze starszego iPhone'a pewnie macie tę standardową, żałośnie wolną. 12 mini wspiera zaś 20-watowe power delivery, co oznacza, że w 30 minut można naładować około 65% baterii, a całość w 1,5 godziny. Jest też wsparcie dla 12-watowego ładowania bezprzewodowego przy pomocy nowych, magnetycznie przyklejanych do plecków akcesoriów MagSafe, oczywiście sprzedawanych osobno, i jakieś 7-watowe przy wykorzystaniu innych ładowarek bezprzewodowych. Podsumowując, iPhone 12 mini kosztuje w najprostszej wersji 3599 zł. I to chyba pierwszy raz w 30-letniej historii tego kanału, kiedy nie mogę specjalnie narzekać na cenę jabłkowych smartfonów. Za niewiele mniej, albo wcale nie mniej, można bowiem kupić część tegorocznych topowych i flagowych Androidów, a w wielu z nich czegoś, co ma 12 mini, będzie brakowało. W jego przypadku w zasadzie wszystko bowiem jest. Jedyna wyraźna skaza na specyfikacji to brak teleobiektywu, ale tak poza tym jest świetna jakość wykonania, jest wodoodporność, jest OLEDowy ekran Full HD, jest ultra szybki procesor, głośniki stereo, szybkie i bezprzewodowe ładowanie oraz bardzo dobre aparaty. No i są te zupełnie zmieniające wygodę obsługi niewielkie gabaryty. Szkoda, że Apple oszczędza na rzeczach tak podstawowych jak ładowarka, ale to tylko łyżka dziegciu w beczce miodu. Według mnie iPhone 12 mini jest jednym z najciekawszych tegorocznych flagowców i mogę go gorąco polecić. Dobra informacja na koniec jest taka, że wraz z X.com przygotowaliśmy dla Was promocję na ceny niektórych iPhone'ów 12.
Wszystkie szczegóły są w opisie, zachęcam, żeby tam zerknąć. Jeżeli zaś macie jakieś przemyślenia w temacie iPhone'a 12 mini, jego gabarytów czy jego ceny, napiszcie je w komentarzach. No i oczywiście, jeżeli chcecie o coś zapytać, również możecie zrobić to pod filmem. Ja oczywiście jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, też możecie to nadrobić teraz. I zapraszam Was na kolejne dni, te świąteczne, ponieważ będzie sporo nowych odcinków. Myślę, że przy choince zobaczymy się nieraz. A jeśli byśmy się nie widzieli do momentu, kiedy święta się zaczną, to oczywiście ja składam Wam życzenia wszystkiego najlepszego. Tak, żebyście spędzili te święta dokładnie tak, jak chcecie, w gronie rodzinnym, w spokoju, w zupełnej izolacji, jeżeli to będzie możliwe, tak, żeby było bezpiecznie. No i oczywiście przy najpyszniejszych rzeczach, jakie można sobie wyobrazić. Trzymajcie się, cześć!